Cześć Wam, cześć dziewczyny. Dzisiaj przychodzę do Was z takim szybkim makijażem do pracy i przy okazji z testem nowych kosmetyków, które zakupiłam. Pokażę Wam paletki, które kupiłam, ale użyjemy dzisiaj tylko jednej z tych nowych. Maksymeczka to jest moja ulubiona paletka, ale nie o niej dzisiaj. Dzisiaj o Revolution Makeup firma. Kupiłam sobie tą czekoladową. To jest podobno tańszy odpowiednik Huda Beauty. Wygląda ona tak w środku. Powiem Wam, że bardzo fajnie są napigmentowane kolory. Robiłam sobie takie swatche tylko na ręce plus delikatnie róż próbowałam, bo bardzo mnie ciekawił. I powiem Wam, że nawet jestem zadowolona. Cena jest między 30-50 zł, to w zależności na jakiej stronie, gdzie kupujecie. Ja kupiłam na Kokolicie, ona była za 31 zł, więc polecam. Dzisiaj nie o niej, dzisiaj tylko wspominam, co kupiłam. Na pewno ją będziemy testować w najbliższych filmikach. Później mamy Revolution Pro. Dwie paletki. Na tą czatowałam dłuższy czas, ponieważ ona była dosyć długo niedostępna na Kokolicie, raz była, raz nie. I Natural. Fajne opakowania, super mi się podobają. Są takie porządniejsze, można powiedzieć. Magnes zamykania, super. Wygląda na środku tak. To też jest taki tańszy odpowiednik, zamiennik Huda Beauty. Powiem Wam tak, jak patrzę na tą paletkę tak, to te kolory średnio do mnie przemawiają. Wyglądają one całkiem fajnie. Bardzo fajnie mi się podobała się ten kolorek. On jest Jazzy It Up się nazywa. I go dzisiaj będę chciała wypróbować, przetestować razem z innymi kolorami. Coś pokombinujemy. No i tu jest ta moja, na którą bardzo długo czekałam. Jak i pudełko, bo one są w kartonikach pakowane. Jest fajnie brokatowe. Tak i pojemniczek tutaj. Jest to kartonowy opakowanie, obydwa złote, tak jak mówię, wersja paseczki brokat i ona jest w środku, tak. Bardzo ładne kolorki, ciekawi mnie bardzo ten niebieski, taki chabrowy, ten turkus, pigment, rewelacja. Wiecie co, ja odkleję, bo tu jest folia jeszcze, bo jeszcze nie odrywałam tej folii. O, bo tu się światło odbija. Więc rewelacja. Też na pewno w najbliższym filmiku przetestujemy je. Muszę dotknąć. Nie wiem, czy coś widzicie, gdzieś światełko się odbija. Siło strasznie chwyciło tu. Te pigmenty są, no na pewno trzeba na dobrą bazę z NYXa. Ja mam też właśnie z Make Up Revolution tą malutką bazę. Gdzie ona jest? Glitter. Do pigmentów, to jest ona. Na pewno na taką bazę się zrobić, bo no jak zrobicie normalnie, no to też się nie będzie trzymać, wszystko odpadnie. Więc tą paletkę też testujemy w najbliższym czasie. Dzisiaj testujemy paletkę nową Natural, do tego dołożymy maksimeczkę brąz, uwielbiam. Działamy dalej. Kupiłam też parę paletek innych z Revolution, ale to już w innym filmiku Wam pokażę. Paletkę do konturowania i tak dalej. Kupiłam też parę podkładów. Jeden Wam pokażę, bo mam bardzo słodkie opakowanie. Już Wam pokazuję go. Jest on. Bardzo fajne opakowanie. Podkład też się nawet fajnie sprawdza. Krycie ma średnie, bo testowałam go wczoraj, ale takie przylecie, jak dla mnie, to moim zdaniem wystarczy. No, do pełnego krycia to mu daleko. Dzisiaj na twarz testujemy i dajemy Lovely podkład, kamuflaż i kaszmir. To jest baza fluid wygładzająco-kryjąca, więc to sobie damy. Twarz oczywiście już mam odpowiednio nawilżoną, że tak powiem, zadbaną. Peeling rewelacyjny, polecam, ananasowy, enzymatyczny, bez żadnych grudek. Robię sobie go tak średnio dwa razy w tygodniu, wystarczy. Dajecie go na wilgotną twarz, dosłownie tyle co pół paznokcia i czujecie normalnie, jak cały ten stary zrakowiciel na skórę Wam schodzi. Dobra, przejdźmy do rzeczy. Nakładać będę gąbeczką. Już mamy ją zwilżoną, przygotowaną. Twarz, tak jak powiedziałam, już jest odpowiednio nawilżona. Zrobimy tak.
nałożę podkład, wykonturuję twarz, pokażę Wam jedno oko, jak będę nakładać, raz, dwa. I wrócę do Was już z gotowym makijażem i podsumowaniem. I będziemy się widzieć wieczorem po teście kosmetyków. Będzie, że tak powiem, szybciej. Dobra, więc zaczynamy od tej bazy. Tą bazę możecie nałożyć gąbeczką, bo ona jest jako też fluid, albo po prostu palcami rozsmarować. Ja sobie to właśnie teraz zrobię gąbeczką. Jeśli chodzi o bazę pod cienie, ja mam bazę z Vibo, z H&M, z Revolution, ale najczęściej po prostu u mnie się sprawdza zwykły korektor. Z Catrice bardzo lubię, z Lovely też mam, ponieważ kupiłam właśnie w komplecie, więc może dzisiaj użyjemy tego do kompletu. Widzicie, ona delikatnie też właśnie, no jako podkład ona u mnie by się nie sprawdziła, bo u mnie przebija wszystko, przynajmniej ja to tak widzę. Nie wiem, jak wy to będziecie widzieć w kamerze, ale przebija. No jak baza, to spoko. Tak. Troszkę sobie na powieki dam. No więc tak wygląda sobie ta baza. No jest taka fajna aksamitna skóra. To jest kolor, bo one mają kolor 00 Light Ivory. Cena, one kosztują chyba około 40-44 zł. Ja dałam za jedno 20, chyba 1 zł, albo 23 zł, jak były przeceny na Hebe, bo kupiłam od razu też podkład, więc go też będziemy testować. Dobra, dajemy sobie podkład. Podkład mam w kolorze porcelan, nie, Ivory. Powiem Wam, że spoko jak dla mojego koloru skóry, ale ten właśnie porcelanowy wydaje mi się, że może by się sprawdził lepiej. Na pewno wypróbuję ten jaśniejszy kolor. I co bym chciała jeszcze wypróbować, to jest, nie wiem dlaczego, ostatnio siostra była na zakupach w Biedronce i rzuciło jej się w oczy, że bardzo dużo dziewczyn chodzi po podkłady z Belli. Bella tam jest, tak? Bella, dobrze mówię. I że dużo tych podkładów tam schodzi, one są dosyć tanie. I tak pomyślałam, że sobie też chyba go kupię do próby. Zobaczymy, jak on się sprawuje na skórze, jakie ma krycie. Do testów. Zobaczymy. Dobra, działamy. Jeśli chodzi o powieki, zrobimy taki w miarę szybki makijaż. Tak jak mówię, na co dzień do pracy. Wiadomo, każdy inaczej się maluje na co dzień. Ja maluję się cieniami, dla mnie to żadna nowość. Więc dla kogoś, ktoś może powiedzieć, kurde, Magda, zrobiłaś bardziej wieczorowy, wyjściowy makijaż. Ale jak dla mnie nie. I na pewno są osoby takie jak ja, które na co dzień się malują cieniami. Widzicie, on jest spoko, ale on jest taki trochę bardziej w pomarańcz. Mi to osobiście nie przeszkadza. Wolę właśnie cieplejsze takie pigmenty niż chłodne. Bo u mnie chłodne to tak, no nie... Może nie wyglądają źle, ale nie jestem ja do nich przekonana, że się po prostu dobrze w nich nie czuję. Zobaczcie. Powiem Wam, że ten podkład był w cenie chyba nawet nie 20 zł całe, jeśli chodzi o krycie. Jak powiem Wam... No, miałam tu pryszczki, tu jakieś złe skórki, są one zatuszowane, tu też, zobaczcie, delikatnie coś tam przebija, ale on jest zakryty i to jest jedna warstwa, ona nie jest duża, więc możecie sobie dołożyć. Ja już raczej dokładać nie będę, bo maski nie chcę stworzyć. Zrobimy korektor, wykończymy, będziemy widzieć, jak to wygląda, ale na pierwszy rzut, jak za podkład, za dwie dychy polecam. Mi on osobiście się spodobał. Biorę korektor z Lovely tak samo. Powiem Wam tak, nie wiem jaki to jest odcień, ale chyba to jest 02, ponieważ jak byłam w Rossmanie, nie umiałam znaleźć odpowiedników kolorystycznych, bo była końcówka ostatniej sztuki, a pani, która tam sprzedawała, też nie umiała mi doradzić i pomóc. Troszkę sobie na nos dam, tu, żeby sobie przytuszować te niedoskonałości.
Zenek Martyniuk leci. Teraz jego film wyszedł to kim? Ciekawe. A wiecie wam, czego nie powiedziałam? Cen tych paletek. Te paletki, nie wiem w regularnej cenie jakie chodzą, ale za 59,90 na kopercie. Dużo zakupów właśnie robię na Kokolicie, Zebra, Kobieta, no i wiadomo, Hebe, Golden Rose stanowisko, ale to stacjonarne raczej. Dobra, no i tak się prezentuje moja twarz, dziewczyny. Troszkę jestem chora jeszcze. Mam ucho prawie strasznie zatkane, więc słabo słyszę. Powiem wam tak, że jak dla mnie wygląda to całkiem. Brwi sobie delikatnie na przeczyszczę patyczkiem. Potem sobie delikatnie poprawimy kredką. No w sumie nawet teraz może kupiłam nową kredkę, nie wiem jak ona się w ogóle zachowa. Z czego to jest kredka? Jaka firma? Reverse. Podobno fajna, nie wiem. Wzięłam do próby, ponieważ cena była taka nawet przyzwoita. 7 zł. To spoko. Dla mnie tak średnio, bo ona jest taka trójkątna. Źle mi się nią maluje. Zobaczymy, spróbuję to teraz rozmazać. To jest taka szczoteczka, to jest dwustronna. W sumie dlatego się na to też skusiłam, ze względu, że to jest dwustronna szczotka i kredka. Pomady osobiście nie wiem. Czy ja mam drugi permanent? No więc to też jest dla mnie wygoda i duży plus, ale lubię sobie je poprawić, żeby były bardziej intensywne. Muszę sobie ten brzeg tu ubrać. Jeszcze to rozetrę i przechodzimy do makijażu. Myślę, że całkiem spoko wyszło. Słabo przekonuje ta kredka, tutaj siedział przed nim. Dobra, nieźle. Zostawiamy tak jak jest, jedziemy dalej. Użyjemy sobie bazy dzisiaj pod cienie z HN. Ten. Ona jest. O, sorki. Ona jest taka konsystencja
korektora, taka rzadka. Tamte są bardziej takie woskowe. I nie daję jej dużo. Żeby znowu nie mieć tłustej takiej powieki. Kropię sobie ją. O. Gąbeczką. Dobra. Okej. I to przechodzimy do makijażu. Biorę tą paletkę. Duży pędzelek sobie wezmę. Taki dosyć szeroki. I wezmę ten neutralny kolorek. Ojej, ale się pylam. Wzięłam sobie ten u góry. I przeblenduję sobie górę. Powiekę nieruchomą. Bardzo się pylam. Ale spoko. Dobra. Więc zaraz sobie tu wystawię. Wezmę sobie taki mniejszy. O. On jest z Hebe 05. I myślę, który kolor przejściowy sobie zrobimy. Może ten klam. Wiecie, ja wam tak pokazuję, to sobie tego nie widzicie. I robię sobie załamanie. Znaczy. Przy otwartym oczku. Jest taki delikatny pudrowy róż, a fiolet. Załamiemy sobie przez drugą powiekę. Dobra, i wracamy sobie do tego oka. Wezmę sobie ten duży pędzelek, przeblenduję sobie tą tutaj linię, żeby to fajnie przechodziło. O. Dodam sobie jeszcze trochę tego klam, cienia. Okej. Okay. Biorę drugi pędzelek. I myślę, że sobie wezmę ten Majestic się on nazywa. Ten. Bardzo się pylą, bardzo osypują się. Na twarzy nie, ale tutaj biorąc paletki ruchami takimi delikatnie kolistymi. Muszę tak klepać bardziej. Bardziej będziemy wklepywać dziewczyny. Kolor bardzo fajny. I co myślicie? Delikatnie sobie znowu rozblenduję tym dużym. A coś mi do oczka wpadło. Myślę, że spoko. Dołożę sobie go jeszcze tutaj troszkę w dole, żeby był on bardziej taki intensywny. I delikatnie, tym samym pędzelkiem przeczyszczając go przez rękę. O! Przeglądaję sobie. Wyszło coś takiego. Myślę, że całkiem spoko.
Tam mi się coś troszkę osypało, to sobie zawczasu. O. Wezmę sobie taki bardziej punktowy. O. Pędzelek i zrobię sobie tym cieniem właśnie Majestic dolną powiekę. I teraz sobie zrobię tak, że tam gdzie nakładałyśmy ten klam, wezmę sobie tego klama i rozblenduję sobie tą dolną część. O. Powiem wam, że całkiem fajne te kolory. Myślałam, że to wyjdzie gorzej, ale jestem pozytywnie rozczarowana. I myślę, że sobie tutaj od środka damy taki przejściowy kolorek z brokatem, takim pigmentem, bardziej taki perłowym. Hayden się nazywa. Zobaczymy. Bardzo ładny. Tak to wyszło. Wystarczy moim zdaniem. Dobra. I teraz weźmiemy sobie też taki, przepraszam, bardziej płaski. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Bo ma takie fajne drobinki sobie, ten Jazz It Up. Więc będziemy go od środka tutaj dawać. Do wewnętrznego kącika. Delikatnie zaoczyszczę pędzelek i... Wygląda on tak. Powiem, że całkiem ładnie. Podoba mi się. Dołożę sobie jeszcze tego. I myślę, że na tym zakończymy. To, co nam się opuszczyło. Powiem wam, że jak na osypywanie się to nie ma źle. Troszkę tylko tu. Już sobie to naprawię gąbeczką. Dobra dziewczyny, i tak mamy pomalowane oczko. I nie wiem dlaczego, ale patrzę w kamerę, to widzę jakby tu były takie niedociągnięte, ale tutaj mam ok. Więc troszkę dołożyłam. Ok, więc tak mamy oczko. Teraz sobie dokończę drugie, przetuszuję sobie rzęsy i wracam do was z wykończonym makijażem. Hej dziewczyny, wracam do was już z gotowym makijażem całkowicie. Prezentuje się on tak. Mam nadzieję, że wam się podoba. Co jeszcze dodatkowo dziewczyny użyłam? Jeśli chodzi o usta, użyłam Golden Rose perłowej szminki, tym razem nie matowej. W odcieniu 106, mam 106 i
To 31 wzięłam do próby. Oprócz tych perłowych mam też takie metaliczne, ale je już tam używam jakiś czas temu i tak średnio mi się podobają, ale użyję je w następnym filmiku. Co teraz? Weźmiemy, utrwalimy makijaż mgiełką utrwalającą z Golden Rose. Idę do pracy na 12 godzin, więc fajnie będzie zobaczyć efekt, jak się makijaż utrzyma. Tak jak mówię, usta Golden Rose, wykonturowałam twarz paletką z Make Up Revolution. Ojej, odbija się, Roxy. Ona jest bardzo fajna, poręczna, bo ona ma w sobie i rozświetlacze, i bronzery. Więc użyłam tej paletki. Oczywiście przed tym konturowaniem utrwaliłam sobie podkład pudrem transparentnym, miałam powiedzieć, firmy Ingrid ma. Wytuszowałam rzęsy, dokończyłam sobie drugie oczko, no i przychodzę, tak jak mówię, gotowa, że tak powiem, do wyjścia już. Wrócę do Was z podsumowaniem makijażu, jak się utrzymał, jak podkład się będzie sprawował przez cały dzień w pracy. Jeśli chodzi o szminkę, podejrzewam, że i tak ona się zmyje, więc będę ją poprawiać, ale powiem Wam mniej więcej, ile razy musiałam poprawić, po jakim czasie od tego momentu. Teraz jest, dziewczyny, godzina 11:51, więc widzimy się dopiero o 2 w nocy, więc o 2 w nocy zrobię podsumowanie specjalnie dla Was. Podejrzewam, że to nie będzie tutaj, ponieważ tu już mąż i dziecko będą spać, ale zrobimy podsumowanie, żebyście wiedziały, tak jak powiedziałam, co jak. Prosiłabym Was o komentarze, czy Wam się w ogóle podobało, co ewentualnie dodać, Wasze pomysły, co mamy testować, bo ja mam trochę kosmetyków do testowania, mam, więc teraz będę starać się systematycznie wrzucać te filmiki. Ewentualnie jaki filmik specjalny dla Was przygotować mogę. Więc zapraszam do komentarzy, do lajkowania, zasubskrybowania mojego kanału, żebyście mogły sobie go mieć na bieżąco, jak będę coś dodawać. No i życzę Wam miłego dnia i zapraszam do kolejnego filmiku. Pa!